jesteśmy tutaj, żeby mieszkańcy terenów Łodzi byli informowani o tym przed sprzedażą, na przykład deweloperowi danego terenu, a nie po tym, jak już sprzedaż zostanie zakończona. Nie jest dzisiaj dobrze w tej materii w Łodzi. Trwa spór w sprawie budowy bloków deweloperskich na terenie dawnego gimnazjum przy ulicy Harcerskiej w Łodzi. Mieszkańcy nie chcą się zgodzić na wyburzenie szkoły, która ich zdaniem na tym osiedlu jest potrzebna. Deweloper dostał zgodę na wyburzenie budynku, co nas bardzo zaskoczyło ze względu na to, że nie ma wydanej zgody na warunki zabudowy, nie ma wydanej zgody środowiskowej, a no jeżeli są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z mieszkańcami, to wypadałoby poczekać chwilę chociaż do jakiegoś końca tych rozmów, a nie wydawać zgody na wyburzenie budynku. No, wyzwanie polega na tym, że dzisiaj chciwość deweloperów jest tak duża, że wpychają się ze swoimi inwestycjami gdzie się da, a Urząd Miasta, no po prostu głupota Urzędu Miasta polega na tym, że robi takie numery mieszkańcom poza ich plecami. Tutaj nie ma jak wprowadzić sensownej obsługi komunikacyjnej przy ulicy Harcerskiej, jak i późniejszego wyjazdu mieszkańców, którzy tam będą mieszkali. Jedyna opcja sensowna, i pan prezydent Pustelnik zobowiązał się, że to zrobi, spróbować przynajmniej, rozmowy z tym deweloperem, który to kupił, po to, żeby odkupić tą nieruchomość od niego i zrobić tam szkołę. Po analizach formalnych, szanowni państwo, niestety nie ma możliwości zamiany tego gruntu i nie ma możliwości prawnej podkupu tego gruntu przez miasto. Jestem mieszkańcem tego osiedla od bardzo wielu lat. Tą szkołę pamiętam od zawsze, która służyła wielu pokoleniom. Kto nas tutaj wysłuchał? Nikt. Moje dzieci tu chodziły do szkoły. Zresztą tu całe pokolenia chodziły. Szkoła została zburzona, byłam w szoku.